Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Cześć, tu Hutor Gorajec, idziecie wioska i dzisiaj czytamy wiersze z księgi Nonsensu. Gwiazdka króla Jana. Król Jan był królem bardzo złym i cierpiał na tym stale, bo nikt się nie bawił nigdy z nim i ludzie unikali go. Spostrzegłszy go, przychodni szli dalej bardzo godnie, jak gdyby nigdy nic. A Jan rumieńcem płonął pod ciężką swą koroną i pot mu spływał z lic. Omijał pałac każdy człek, nawet z kulawą nogą pies. Choć kucharz pyszne pączki piekł i mnóstwo smakowitych bez, więc kiedy przyszła gwiazdka, król zjadał wszystkie ciastka, a gdy się poczuł źle, zwykł czytać uroczyście życzenia, list po liście, sam przedtem nadał je. Król Jan był królem bardzo złym i cierpiał na tym stale, bo nikt nie bawił z nim i ludzie unikali go. Nawet Mikołaj stary, roznosząc swoje dary i taszcząc pełny wór, choć wszędzie wstąpił, choć darów swych nie skąpił, omijał Jana dwór. Raz, kiedy pałac tonął w mgłach i słychać było wichru gwizd, król potajemnie wszedł na dach i do komina przybił list. Jeżeli M się głowi, co przynieść ma królowie, niech wie, że może kłaść do worka marcypany, orzechy, nóż składane, a zwłaszcza piłkę. Jaś. Król Jan był królem bardzo złym i cierpiał na tym stale, bo nikt się nie bawił nigdy z nim i ludzie unikali go. Więc czuwał całe doby i myślał sobie, oby nareszcie przyszedł M. A potem się rozpłakał i rzekł, dla takich zakał, jak ja nic nie ma, wiem. Słodyczy żadnych nie chcę już, bananów też wyrzekam się i zbędny mi składany nóż, jednego tylko, piłki chcę. Jeżeli dziś przy święcie dostanę ją w prezencie, tak mówił Jan przez łzy, to składam ślubowanie, że król od dziś przestanie być taki bardzo zły. Przez okno wyjrzał Jan na świat i spostrzegł chłopców chyba 100. Ach, jakże myślał, byłbym rad, gdyby choć jeden przyszedł tu. Pląsają sobie w koło, beztrosko i wesoło, nie skarżąc się na los. A Jan rozpacze i łka, gdy nagle wpada piłka i trafił go w sam nos. Jan myślał wpierw, że pewnie śni, lecz nos bolący nie jest snem, więc krzyknął, to na pewno mi przysyła w darze zacny M. I odtąd tak się zmienił, że wszyscy są zdumieni. Spotkałem go w tych dniach zupełnie przypadkowo i mogę dać wam słowo, jaś grzeczny jest aż strach. Fajne, co? Jutro też czytamy wiersze z księgi Nonsensu i będą to opowieści straszne. Także przygotujcie się. Dzięki, cześć.